bardzo serdecznie, z tej strony Kusim i witam was w takim odcinku wyjaśniającym, bo widziałem, że już się zaczynacie, jak to powiem, niecierpliwić i no, chciałem nagrać informacyjny odcinek, żebyście wiedzieli, co się dzieje. A tak, aktualnie, jak słyszycie po moim głosie, jestem potężnie chory. Dopadła mnie, to nie wiem, no, straciłem głos, boli mnie gardło, jestem po antybiotykach. Jakoś mogę usiedzieć i mogę coś nagrać chwilowo, tylko to i chciałem wam wyjaśnić, dlaczego nie ma odcinków. Jak wiecie, nie wrzucałem już odcinków aż miesiąc, tak, to dużo, dużo czasu jest, ale to tylko dlatego, że pisałem na Facebooku, ostrzegałem i na biuletyny też pisałem, nie zostawiałem tej informacji bez odpowiedzi, informowałem was, że mam problemy z internetem. Jakim problemem z internetem? Po prostu skończył mi się abonament i umowy już nie chcą podpisać ci sami zleceniodawcy i jest problem z podłączeniem internetowym tutaj do mnie w moim domu, bo tutaj akurat mieszkam w takim kwadracie, gdzie nie ma internetu, gdzie nie sięgają te sygnały czy coś tam, nie wiem, nie ingerowałem się w to bardziej, ale ale Jezus, ja nie wierzę, nie wierzę, co mam, jeszcze mam katar, ale dowiadywałem się, że znaczy nie dowiadywałem się, internet będę miał tylko od innej sieci, ale to potrzeba troszeczkę więcej czasu, a póki co mam internet, proszę bardzo, o taki. Czyli tak zwany internet z transferem, czy transfery z 5 giga, czyli nie mogę nic wrzucać i nie mogę nic robić, jedynie co mogę to przeglądać strony internetowe, tak. Filmów nie wrzucałem już miesiąc, wiem, i przepraszam was za to, ale sami widzicie, jakie jestem w sytuacji. Na moim internecie niestety nic nie mogę wrzucić, bo internet mi się w ogóle skończy, nie będę miał w ogóle internetu. Ledwo ten filmik wrzucam. Ledwo ten filmik wrzucam. Sami widzicie, w jakim jestem stanie. I no, cóż mogę wam więcej powiedzieć. Przepraszam was bardzo za to. I żeby tutaj nie przedłużać, jak tylko wyzdrowieję, to... Znaczy, ja pod tym filmem jest tylko informacji, nawet nie będę tutaj nic robił w nim, ale jak tylko wyzdrowieję, znów wrócę do nagrywania. No i oczywiście, kiedy mi internet wróci, internet powinien mi wrócić tak już mniej więcej, znaczy no nie wiem kiedy, no bo to jest nie ode mnie zależne, ale internet powinien mi wrócić tak za jakieś 3-2 tygodnie. Już powinienem mieć internet, bo no póki co na tym nie mogę nic zrobić, bo niestety jest jak jest i muszę się na tym głównie męczyć. No, żeby już nie przedłużać. No, nie mam tu już wam więcej do powiedzenia. Jeszcze raz was to przepraszam i do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i pozdrawiam was. Cześć.